www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa. www.jazz. Witam w studiu Artura Dudkiewicza. Witam wszystkich. Płyta zatytułowana Traveler. Sam tytuł sugeruje, że mamy do czynienia z dzieńkiem podróżnika, którym jesteś od lat. Tak, podróżuję i na zewnątrz, i do wewnątrz. Cały czas gdzieś jeżdżę, w zasadzie po całym świecie i po całej Polsce. I nabieram różnych doświadczeń, oglądając i muzykę, krajobrazy. Znaczy, słuchając muzyki, oglądając krajobrazy, rozmawiając z ludźmi, spotykając różne kultury, nasiąkając tym wszystkim. I efektem tego są kompozycje, które są zawarte właśnie na tej płycie, bo wszystkie od początku do końca są mojego autorstwa. Zakładamy tutaj w takim razie obecność jakiegoś elementu programowego, jakieś elementy semantyki muzycznej, czy to inspiracje takie czysto symboliczne? Wszystkie kompozycje są jakby taką opowieścią o tym, co się w moim wnętrzu dzieje. Jak mówię bardzo często, najdłuższą podróżą jest podróż z głowy do serca, więc emocje i uczucia, które są w nas, w muzykach, w twórcach, ubieramy, że tak powiem, albo przeozdabiamy i wypowiadamy za pomocą dźwięków. Także tutaj nie było żadnego programu całościowego. To wyszło z czasem. Po prostu gram o tym, co przyniesie życie. I te większość kompozycji powstała w ciągu ostatnich 2 lat i one rzeczywiście mają związek z niektórymi miejscami, w których byłem. Na przykład jest utwór oparty na skali arabskiej, bo przebywałem w różnych krajach, słuchając tych wszystkich fajnych melizmatów. Zawsze gdzieś to zostaje w głowie i coś można później napisać zupełnie spontanicznie. Pewne sytuacje miały znaczenie, pod wpływem których napisałem na przykład utwór właśnie Traveler. Pamiętam, że źródło inspiracji to był akurat przystanek we Lwowie na Ukrainie. Jest utwór związany z moją żoną, bardzo wesoły i radosny, bo taką atmosferę tworzymy. Są 2 utwory związane z moim miejscem urodzenia. Jest Mazurek Pińczowski, oparty na ludowych rytmach. I jest też jakiś drugi tam mazurek satwiczny, satwa to znaczy akurat harmonijny, czysty, więc mamy różne przeciwstawności tych uczuć w środku. No i płyta polega na tym, żeby ustawić to w jakąś taką opowieść, która się dzieje generalnie w podświadomości, w sferze uczuciowej, a to, że to są tytuły, nie powiedziałbym, żeby to była jakaś programowa sprawa. Gdybym nie podał tych tytułów, to każdy by sobie mógł coś do tego innego wyobrazić. To jest właśnie piękne, że muzyka w zasadzie działa sama przez się, jako dźwięki, jako emocje, a potem sprawą wtórną jest to, jakie ona wytwarza obrazy w wyobraźni tego, który jej słucha. Patrząc na twoje ostatnie płyty, należy wyciągnąć zdecydowany wniosek, że Trio jest twoim ulubionym aparatem wykonawczym i penetrujesz ten zestaw od lat. No, okazuje się, że wydawałoby się, że to już jest wyeksploatowana forma. Okazuje się, że jest tak dużo do znalezienia, cały czas różnych możliwości. Te kompozycje, które są na tej płycie, w zasadzie to są szkice, które od stycznia właśnie tego roku na różnych próbach rozwijaliśmy, dostosowaliśmy i język muzyczny, i perkusji, szukaliśmy odpowiednich brzmień, odpowiednich rytmów, żeby sklecić w całość opowieść, żeby to płynęło, żeby to miało jakąś dramaturgię, kontrasty i no, było ciekawe. To oczywiście się przez cały czas rozwija, ale Trio ma bardzo dużo różnych
możliwości i sonorystycznych, i jeżeli chodzi o kreatywność. Akurat tutaj jest więcej takich momentów, gdzie muzyka jest bardziej otwarta. Są elementy, gdzie jest i trochę więcej może swingu, walkingu w niektórych utworach, tak jak w Mazurku jest element zupełnie open, taki zupełnie free jazzowy. Także w ogóle język współczesnego jazzmena to jest połączenie tego wszystkiego, co było już w przeszłości i co kiedyś się nazywało tradycją, potem się nazywało awangardą. Awangarda i tradycja połączyły się w jedno i wszystko to jest już tradycją. Tak jest, bo awangarda jest już stara. Wszystko jest. Posłuchajmy. Łukasz Żyta, perkusja, Michał Barański, bas, ty oczywiście na fortepianie. Jaki utwór na początek proponujesz? Proponuję Hej Hania. Czyli ten wesoły, o którym mówiłeś. Tak. Poświęcony twojej żonie. Artur Dudkiewicz, Trio, płyta Traveler. Thank you.
WWW Jazz. Artur Dudkiewicz jest moim gościem. Rozumiem, że płyta Traveler jest udokumentowaniem tego, co się w twojej duszy rozgrywa w ostatnich miesiącach, jak powiedziałeś, ale jeżeli mielibyśmy porównać np. tę płytę i płytę Prana, czy jakby jest jakaś różnica pomiędzy podejściem do tworzenia muzyki w ciągu tych kilku lat, czy kontynuujesz cały czas jakąś taką samą drogę tworzenia muzyki i budowania brzmienia swojego tria? W zasadzie ta płyta jest rozwinięciem płyty Prana, bo niektóre język muzyczny, który żeśmy wykształcili na Pranie, teraz jakby doszlifowaliśmy i dodaliśmy parę różnych elementów. Są różne unisona z fortepianu z kontrabasem, więcej elementów właśnie takich kolorystycznych. Są duety kontrabasu z fortepianem. W zasadzie to jest rozwijanie przez cały czas i szukanie nowych tych możliwości. I są tutaj też, jest jedna dosyć duża forma. W zasadzie na Pranie tego nie było. Forma Traveler to jest... trudno było mi samemu objąć na początku ten utwór i w zasadzie na początku byłem, można powiedzieć, ofiarą tego utworu, bo nie mogłem znaleźć, zazwyczaj artysta jest pierwszą ofiarą wykonania, dobrze by było, żeby publiczność nie była ofiarą, więc na czas znaleźliśmy formę tego utworu, że on od początku do końca miał pewną dramaturgię, bardzo jest trudno złapać w takim szerszym myśleniu, gdzie jest mniej dźwięków, a myślenie większą formą, gdzie nie są wyraźne tematy, ale bardziej praca taka motywiczna i właśnie tam w tym utworze Traveler trochę jest to inne podejście muzyczne, myślenie większą całością. Posłuchajmy w takim razie na zakończenie naszej rozmowy może dwóch utworów, które pokażą taką perspektywę różną, czyli proponuję coś bardziej melancholijnego i coś bardziej rytmicznego albo... No to może ten Mazurek Satwa i Traveler. Tak jest, czyli przed Państwem ponad 16 minut muzyki z płyty Traveler, Artur Dudkiewicz Stereo. Bardzo dziękuję Ci, Arturze, za kolejną wizytę i zapraszam jak zwykle do nas. Dziękuję serdecznie. Czekamy z niecierpliwością zawsze na Twoją nową muzykę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo.
www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa.